No dzień dobry ludziska, no Janu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Dorianem w Divide and Conquer. Troszkę ja powiem, popatrzyłem na mapę kampanii i pomyślałem nad strategią. Tak się składa, że tak, mamy na dole twierdzę jedną, mamy tutaj twierdzę drugą i jak sobie sprawdzałem, tutaj nie ma żadnego przejścia pomiędzy... A, jest tu przejście, kurde, chociaż czekaj, to się da przejść? Tak, to się da przejść, no pokazuję, się da, to się da. No dobra, ale w każdym razie, jeśli to zdobędę i to zdobędę, to w teorii nie będę musiał trzymać garnizonu w tym miejscu. No i na spokojnie, szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny instant gaming po potężne gierencje total warowe i nie tylko. Rzecz jasna, linka znajduje się poniżej w opisie. Będę mógł ruszyć na czarną bramę. Nie będzie już wtedy żadnego oporu. I wydaje mi się, że to bym chciał zrobić na zachodzie i na tym moja ofensywa w tej części się zatrzyma. Nie wiem, czy w ogóle będę w kraczu do puszczy. Wydaje mi się, że nie, że zostawię tej armii, ona będzie broniła tej osady. To będzie najlepsze. Z kolei na południu postanowiłem, że na pewno chcemy zdobyć sobie tą osadę. To jest także twierdza. Warto mieć twierdzę na granicach. Obrona będzie dla nas rewelacyjna. I dalej wbijamy się już na pełnej w Mordor. Tymczasem, szpiegu, pokaż mi, co jest dalej tutaj na tych terenach stepowej pustyni. Musimy zobaczyć koniecznie. No dobra, oni się powoli regenerują. Możemy, ludziska drodzy, zakończyć turę. Czyli mamy już jasno cele postawione, które musimy zdobyć i jak je zrealizujemy, to ofensywa na Mordor pójdzie bardzo płynnie. Bo to nam zapewni nie dość, że możliwości werbunkowe, to są twierdze, więc wystarczy tam de facto... No, mam nadzieję, że już mocno Mordor rozbuduje te takie Royal Hall i tak dalej. I że nie będzie z tym problemu. Kultura się zrobi szybko za pomocą szpiegów, no i werbunek będzie ok, a więc te osady będą samowystarczalne, będą same werbowe jednostki do ich własnej obrony. No pięknie, drodzy państwo! Żyć i umierać, tylko się cieszyć, nic innego. I zdobędziemy ten Mordor terytorialny, a przynajmniej jego większość, to jest jakby cel kampanii. Tak też postanowiłem właśnie chwilę temu. No jańska, męska decyzja. Dobrze, krasanci, witamy. Ho, ho, ho. Co my tu mamy? 9 koła zrobię tę osadę. Ja pizgam. Jaki handel, wam powiem, potrafi być po prostu zabójczo porąbany. Serio, to jest kurde... Wow. Wow, 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 wow. Dobra, dawaj mi zbrojownię awarii, lepszą. Dawaj w logarcie. No na pewno lecimy sobie w awarii baraks. Tu się akurat to bardzo przyda, bardzo mocno. Wtedy też będziemy wspomagali oczywiście Burg Saudhis i oni się wycofali. No i super, ja nie chcę tam dalej lecieć, skupmy się bardziej na ekspansji w innym kierunku. Tamta armia myślę, że może na razie zostać. Dobra, jako garnizon. Mógłbym iść w ofensywę, ale to byłoby za dużo. Niepotrzebne. Jakby to nie jest mój cel, wiecie, puszcza. Wydaje mi się, że no, tam jak widać ładnie sobie chyba radzi Anduina i tak dalej. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, tu dawaj mi teraz handel od razu. Cześć, co zrobiłem w Warfeście? Ja tu zrobiłem farmy. No właśnie, jakie kurde farmy, gościu. Gościu, bym się zagadał. Misklik. W Dorthalu zbrojownie wleciała i dawaj od razu awarii baraks. Jako pierwsze. A tutaj na górze mamy możliwość zrobienia dróg bądź port. Oczywiście robimy port. Drogi mi razem ile? Nie tak dużo jak port. Port jest wszystkim. Port to prawda. Port to świętość. Okej, jednostki nam się zrobiły. Bardzo ładnie. Teraz tak, szefie. Jedna wieża tutaj. Jeszcze tu zrobisz sobie wieżyczkę. Gdzie to jest w ogóle granica? Gazar i bar. Tu zrobimy jedną. No i... Będzie, a nie, to już nie musisz, bo przy, ty to zrobiłeś w końcu, czy nie? Nie, nie zrobiłeś. Okej, okay, no to zaraz zrobisz. I będzie dobrze. I będzie bardzo dobrze. W strondoście, żołnierz. Witamy! For the light dla światła! Ha, ha, ha. Oczywiście, nie żaden cień paskudny, tylko światło, ludziska, tylko nasze seksowne światło. Dobra, w ogóle weź mi tych awarii, może połącz, będzie mi na nieco prościej ich tutaj przetrenować. Nie stracimy slota dodatkowego, niepotrzebnie. Potem też bym uczynił z nimi. Też tak samo, oho. A reszta zapewne w niedalekiej przyszłości. I idą, idą armie. Groźne, bardzo niebezpieczne armie nadciągają, mili państwo. Okej. To poczekaj, co teraz robimy? Balisto, wiesz co? Ja was może stąd zabrać. Okej, na razie powiedzmy, że wycofujemy. Was tutaj jakoś dośle. A ty, gdyby nic, idziesz na ofensywę. Nie interesuje mnie tam armię. Tym ruchem wymuszę, żeby się oni cofnęli. I zarąbiście. I o to chodziło. I taki jest plan, drodzy państwo. To miałem zrobić. Dobra, idziesz dołem teraz. W tym miejscu... Ten sobie gość mnie tak w pienia przysięgam. No nie mogę na tym opatrzeć. Hopie! Hopie! Get the fuck out, you piece of shit! No musimy to chyba ręcznie... Mogłem ręcznie. Albo mogłem pierwszą armię zaatakować, bo... Ta pomysła straty niepotrzebne, ale głównie ci słabi. No dobra. Teraz się złączymy, połączymy, wyjdziemy do osady. I tu zaraz elegancko
zregenerujemy, bo to zaraz też będzie werbunek. Bardzo niedaleko, bardzo niebawem. Następnie, co to jest? To są, uwaga, retardy. Dobra, to będzie zaraz bitwa rozegrana. Tych też musimy zaraz zaatakować. Tu mnie cieszy, że jest spokojnie, to mnie bardzo cieszy. Dzięki temu możemy sobie teraz wziąć żołnierzy, zabrać powiedzmy stąd i wzmocnić ofensywę na dole. A teraz tutaj, generale, pokazuj mi, co się dzieje na granicy z tymi pieprzonymi orkowymi ścierwami. Dobra, to musisz się podsunąć i no, liczę, że Dale ich zatrzyma. Liczę na to bardzo mocno, wam powiem, że nie będzie przypadkiem jakiegoś przypału tam, o. No, na to bardzo liczę. Dobra, teraz was bierzemy, ta ekipa już rusza i oni też są wysłani wszyscy o tutaj, do tej ofensywy. To jest dla nas teraz priorytetowe, najważniejsze miejsce. No troszkę tu brakuje wojska, na wschodzie jest nieco sytuacja bardziej kolorowa. Tam aż tak fantastycznie nie jest. Dobra, tu jest, nas nic nie napadnie, szpiedzy, szybko jeszcze przejrzymy sobie szpiegów, czy na pewno każdy jest tam, gdzie być powinien. Dobra, tu mi się wydaje, że... Dobra, na razie jest jakoś zwiadowca, może być. Ty kolego, pokaż mi, co tutaj się dzieje. Jest spoko w miarę. No to szybko do... O, patrzcie, wcześniej nie uciekali, widzieliście? A teraz uciekają. A co się zmieniło? Nie wiem, wiem tyle, że zapisujemy i bije ich poza kamerą. Sam generał skroił dziadów. Wychodzimy, sam nie zginął, najważniejsze. Teraz jeszcze osady nie zasilimy nim, jego ludźmi tak, jeśli mają zasięg, a on sam będzie miał zadanie ważniejsze, zrobić wieżyczki. Rekonesans. Koniecznie, bo sobie jest to prowincja bardzo rozległa, a my za bardzo nie widzimy, co jest dookoła. No i Mordor może nas zaskoczyć. Nie możemy do tego dopuścić. Trzeba mądrze to rozegrać. Dobra, dla mnie wiesz co, właśnie ważniejsze jest planowanie, tak naprawdę strategii na mapie kampanii, aniżeli w bitwie. No w bitwie też jest to ważne, ale ja lubię sobie zaplanować strategię no już z tej perspektywy, to jest, uważam, że jeszcze ciekawsze. Dobra, tutaj was, czekamy, aż nas zaatakujecie w sumie. O kurde, Lokirim Pikeman, no już myślałem, że nigdy tego ścierwa nie zobaczę, ale przecież w czarnej bramie mają do tego dostęp, zapomniałem. Widzicie, zapomniałem. No i jeszcze Olokaj, wiecie co, ja to pokonam, póki to jest, kurczę, bez, jak to się mówi, póki nie są złączeni. Boże, ci jak idealnie przez ten oddział przejechali, widzieliście? Masakra, są w amoku, ogólnie wygrywamy. W miarę szybko jego dowódcę wystrzeliśmy. No i teraz tak naprawdę dobijamy niedobitków. Przyznam, że jednak dużo mniej lubię trolle, aniżeli te bestie. Bo jednak te bestie łatwo jest wystrzelać, są dosyć papierowe, o dziwo. A jednak trolle to kurde, zanim to padnie, to jest, wam powiem, what the fuck, przerąbane. Dobra, dobijmy tych pikierów. No i bitwa wygrana. Fantastycznie, szybko sobie ich teraz jeszcze dobimy, żeby się na pewno nie przegrupowali i żeby nas ten dziad kurde nie zdołał kąsnąć, bo byłoby podwójnie niefajnie. Dobra, jest ok, jest elegancko. Clear victory, fantastycznie. No ale teraz osama musimy ponowić z tą drugą armią. I teren będzie w miarę oczyszczony z wrogów. W miarę. Oni często tych troli nie werbują, dlatego takie wybicie z Afryko, jak te bity, to jest super, bo na spotkanie pełnej armii zwykłych orków klasycznych, bez generała i bez dużych potworów, to jest banał totalny i wygrana bez strat. Ale jednak jeśli chociaż jest jedną dziurę troli, to on już jest w stanie namieszać, bo może się wbić, rozbić tam szyk. Serio, to już bywa bardzo problematyczne. Dobra, to co, kolego, uciekasz ode mnie? Panie Asgromie, nie uciekasz. No to w takim razie zginiesz marnie. Zapiszmy, bo kurde, zdarzają się krasze niestety. Dzisiaj jestem naprawdę z naszych żołnierzy zadowolony. Spisują się, rozkazy wykonują, nie giną zbyt często. Jest dobrze, Mordor wygoniony. No to, kurczę, szukujemy ofensywę. Nie wiem, jak to potrwa, bo jest 3 tury jakoś tak, ale jak już ruszymy, rozpoczniemy, no to widzicie, te twierdze, one nie są bronione. To ja mógłbym nawet teraz tam ruszyć dalej, tylko to już jest ryzykowne, bo jak coś się zespał, jakaś duża armia nas ruszy, no to już mogę mieć problem z obroną, więc wolę zrobić to powoli i dokładnie, ale potem jak już ruszymy, to tak konkretnie, co nie? Zobaczcie, tutaj kilka jednostek, to jest w ogóle Dol Guldur, no nie? Tu w ogóle niczego nie ma, więc jakby ruszył na to, no to chwila, moment i byłoby załatwione. Nie wiem, czy nawet teraz na to nie ruszę, bo to jest twierdza. W zasadzie, wiecie co? Poczekaj, jakbym sobie co, dał ciebie tu, kolego, to... No, jest coś zajebista sprawa, drodzy państwo. Normalnie lecimy na tą osadę. 2 tury i jestem w domu. Do środka, masz żyć? Dobra, żyjesz. Widzę, że... O Jezu, mała szansa. No dobra, no to było raczej oczywiste, że tak się wydarzy, niestety. Ha, jak krzyknął. Ha,
Co to było? Dobra, zrobił mi syf. Potrzebuję na razie tyle żołnierzy, ile się da takich zwykłych, żeby po prostu byli i tyle, żeby to zamkać. No nie? Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. A szkoda, że jest Dale, bo kurde, bym to chętnie sobie rozjaśnił, ale nie jest to takie oczywiste i takie proste, jak by się mogło wydawać. Dobra, zapiszmy w ogóle grę po tej bitwie. Niech save będzie. Bez save'a to jest smutna buzia. No i spodziewam się, że kapitan Barkak, tudzież Artur de Cruel nas napadnie. Któryś z nich. W Wataramie, na luzie się wybronimy, zobaczcie, co się regenerują. To jest naprawdę zarąbiście mocna armia. Zarąbiście mocna i niebezpieczna armia. Kyzylkum! Osada! Ciekawostka, no ja znam języki. Kyzylkum znaczy dosłownie czerwona pustynia. Tak? Albo czerwony piasek bardziej. Bo kum to jest... No piasek, nie? To czerwony piasek, ale na przykład Karakum to się też tak chyba... Tak też się... Wiem, że tak też się chyba nazywa pustynię. Rohan Leader is dead. To chyba nie Teoden, chyba zginął dawno. Dunedain Stunt, okej. Okay. Nie żyje przywódca Isengardu, gilda kupiecka w leście, witamy, zablokuj port, okej, okay, no nie za bardzo mi na tym zależy, czy ja mogę kolejnego kupca zrobić, już piątego to byłby wtedy, nie mogę jeszcze, okej, okay, nie to nie, miasto Nyburka gotowe do upgrade'u, o tutaj, i jeszcze była jedna osada chyba, której też niewiele brakowało, jak dobrze kojarzę, tylko nie wiem, czy mnie ta zaraza może to osłabić, coś tam było bardzo bliskie do ulepszenia, na pewno było, dobra, teraz tak, owieczki, czy to, robimy sobie to na pewno, strądościk, kurczaki, Ilanin, dawaj lepsze kuźnie na pewno, Karwarat, o i teraz w Karwaradzie mamy, patrzcie, zbustowanie ofensywy, fajnie, fajnie. I wiecie co, daj mi też tych kuźników, bo są naprawdę zarąbiści. Serio, ci kuźnicy są świetnie, tak mi się nie przyjmie gra. Rubra w ogóle 6000 generuje. Nice. Dantalat, dobra, dawaj braki na dzień dobry, żeby cokolwiek tutaj móc sobie ogarnąć. I tu już się robi, spoko. Cechy frakcyjne, nieistotne. To widzę, że zniknęła armia Dol Guldur, się pojawiła armia Dalijska. Książę Valamir wjechał. Patrzcie, no Rohańczyk chyba, co nie? Chyba z filmu to Rohańczyk. Dobra, kolego, no, jakbyś się mógł tu ruszyć, byłbym zadowolony. W ogóle płynnie się przesunął, widzieliście to? Jakie to było płynne, ludzie, lubię takie płynne ruchy. Fajne to było bardzo. Teraz tutaj, no i sobie zarąbiście. Teraz zrobię to samo od dołu i jest klasa. Klasa postaci w Metinie. Dobra. I'm gonna stink you. Okej, okay, kolego. Ustawię teraz proszę na granicy. I całą ekipą ruszamy, plus ty masz się tutaj do nich jeszcze dołączyć, żeby było sympatycznie. Szpiegu. Mamy dwóch szpiegów. I dwójka z nich, przynajmniej jeden musi tam się wedrzeć. Musi koniecznie, nie ma, że nie. Nie odpuszczę. Nie odpuszczę, jak padnie, to się zemszczę za to. Brutalnymi środkami, bardzo brutalnymi, bardzo specjalistycznymi. Może te katapulty nas strasznie spowolniają. Nie wiem, czy mi chciałbyś sobie wysłać na dwie ekipy tych gości, serio, bo tak kurde patrzę... Poczekaj. Aha, nie, po prostu katapulta ma prędkość piechoty. A dobra, to spoko. A wydaje mi się, że ma jeszcze mniejszą prędkość. No to nice, to jest bardzo dobrze, to mi się podoba w takim razie. Ale tu się nie ruszamy. W strądoście mamy trójeczkę przyjaciół. No oni wspierają ofensywę Tom, są jakby przypisanie do wschodu. W leście niczego nie mogę zrobić, w Mistrandzie się werbują na spokojnie. I tu się wycofali, o Jezu, jak on mi to tworzy. Proszę, proszę cię, kurwica, jest! Co to jest? Za ikona kretyńska. A to stwierdza, co nie? Large City, dobra, to możemy w to się wbić. Myślę, że to stwierdza, spoko, zrobiliście. Jak tak, to jest naprawdę, słuchajcie, elegancja. Mili państwo, jest naprawdę elegancja. Dobra, czekaj, kto się teraz przetrenowywuje? Ty. No okej, okay, możesz to być ty. Możesz to być ty, mój ty bohaterze. Dobra, nieważne. Proszę wyjść teraz tak, bo tu ja mam operację pod tytułem... No was bym sobie połączył tak fajnie. Dobra. I teraz możemy was tu dosłać, niby. Kurde, poczekaj, bo tu za dużo miejsca mi zabierają ci niektórzy. Pierwszej są pajacu jeden nieszczęsny. Dobra, idziesz do środka. A, i zrazę przyniosłem. No, zarąbiście. Marzyłem o tym, żeby w tej osadzie była zraza. To było moje marzenie od dzieciństwa. Naprawdę. A do środka idziesz i też się, kolego, przetrenuj. Ładnie mi się tu proszę przetrenować, dobrze? I teraz wszystkich zraziłem chyba. Gratuluję, no Jan Mózgu. Ja pizgam. Oni są teraz wszyscy rażeni. No wiem, że w Medievalie powinno inaczej z tym zarazem chodzić, ale no... No nie wiem, no jest jak jest. Już nic z tym nie zrobię, nic z tym nie zmieni, niestety. Taką decyzję podjąłem. Musimy zebrać tego plony. Dobra, czekamy na jednostki tutaj. Wy panowie lepszy pancerz sobie załadujcie elegancko. Tam wszystko widzę, że jest dobrze zrobione. To jest okej, okay, to jest bardzo okej. Okay.
No to co? No to chyba wkraczamy oficjalnie do Mordoru! Zobaczymy, jak mordorskie sety wyglądają. Boże, to mnie męczy. Jezus, kucie asasyni. Nie no, żeby to zaraz przypominało. No to już się skończyło, więc to są takie krótkie zarazy. Takie bardzo, bardzo krótkie zarazy. Okej, okay, no to... Do boju, drodzy państwo. Do boju nocą. Nie no, za dnia. Żeby, kurczę, słońce ich męczyło. Wiadomo, że orkowie nie lubią, prawda? Nie tak może się smażą, jak kurczę w Rings of Power. Ale nie lubią, nie przypadają, dlatego morale będzie mieć większe niż oni. Zdecydowanie większe. To jest 15 minut odcinka, czy która? Nawet nie wiem. Ale wiem, że mi się fajnie nagrywa, bardzo fajnie. No i... Wow. Kolego, mało piechoty jak na szturm. Troszeczkę za mało, ale za dużo strzelców, bardzo dużo. Są najemnicy, trochę konnej jazdy. Dobra, no i pyk. Plus jeszcze ty, kolego, się dołącz do reszty swoich przyjaciół. I co? Szpieg oczywiście otworzył wrota. Bardzo ładne drzwi są drogą. Bardzo ładny mur w ogóle. Pięknie wygląda graficznie, serio. Jak się przyjrzymy, to prawdopodobnie to będzie gówno totalne. Ale z daleka? Powiem, że... Daj, ej, z daleka to wygląda zrąbicie ten mur, naprawdę. I co, kolego? Bronisz murów, czy nie? Powiedz, że nie bronisz murów tym razem. Bądź miły dla mnie, dobrze? Jesteś dla mnie bardzo miły i mnie to bardzo cieszy. A więc idziemy do przodu, idziemy, musimy to zdominać, przepchać ich dosyć daleko. W ogóle strzelcy już mogą walić. Albo to jest na murach coś takiego. O kurde, Black Spearsi. Spoko. Może panowie, spokojnie. Uspokójta się, dobra? Ty się uspokójta. Moran on guard. No, musimy tutaj wypchać. Kurwice, no nie lubię, powiem. No wiesz te wieże. Człowieku, widzisz to? Czy ty widzisz te wieże? Chryste panie. Musimy zaraz popierdoli, za przeproszeniem. Dobra, dawaj bliżej. Raczej będziesz tak poza zasięgiem wieży, ma taką nadzieję, przynajmniej głęboką. Już żałujesz tą bitwę karmaręcznie. No nie, już żałuję ludziska. Ale mam prawie na nich zasięg. Więc awarii wali się w nich. Aha, i oczywiście obrywam. Może kusza podejście bliżej, żeby to jednak oni obrywali. Nie no, te wieże, serio? Do nerfa. Naprawdę, te wieże to tak bardzo do nerfa, że wow. Dobra, ale strzelamy. Okej, okay, spoko. Będzie szybko w miarę. No, strzelamy i mam powiem, bardzo efektywnie strzelamy. Te kusze obrywają, a nie elitarni. Wiesz, generał też obrywa. Tak, generale, bo to, że się kurde, weź się tam bardziej na bok, ustaw, co? No ty mi nie możesz zginąć. No, no nie możesz. I no nie możesz. Dobra, tak o. Już jesteś bezpieczny, szefie. Jeszcze chyba... Dobra, jeszcze się leciutko cofnij, minimalnie. No i tam sobie strzelaj coś niecoś. Dobra, nauczyć nam wygrałem bitwę, zarąbiście. Boże, przecież to mój zginął. To jego na szczęście. Ale czekaj, mój też zaraz zginie, bo obrywa. Dobra, do tyłu, kolego. Nie bierz w bitwie udziału. Absolutnie, dobra, to jego. Kapitan. No i jesteś już połowę armii. Jest bardzo dobrze. Słuchajcie, bardzo dobrze. Dobijmy ich wszystkich teraz. Bijemy się z nimi oczywiście tutaj. Cyk, 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 bliżej, 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 bliżej. I naparzamy. Nie, no można wygrać muszkę bitwę. Dobrze poszło. I dzięki temu moje straty się chyba dobrze rozprowadzą, bo tak to może już wyjazda poginęła. A tak jest okej. Okay. Teraz troszkę po swojej walimy. Za gęsto się ustawili, wiecie? Troszeczkę za gęsto, cofnij się. To my się też nie możemy tak być gęsto ustawieni. No. No ale dobra, giną błyskawicznie. No, tempo jest, słuchajcie, niesłychane. Tempo ich umierania to jest evenement. O, i wieże zdezaktywowane są, bo są zbyt daleko. No to kolego, też się zbliż lekko, co? Dawaj, normalnie. Normalnie się zbliżasz, bohaterze. Ej, super bitwa, no takie tutaj mogę grać naprawdę ciągle. I poddali się. Chłopie, twierdza nasza. Zdrowie twoje, gardło moje. Takie wejście do Mordoru to ja rozumiem. Ej, a teraz tam, poczekajcie. Chyba dodali nową osadę do Mordoru, prawda? Bo jako, że zniknęła Cirith Ang'ol, to w zamian pojawiła się jakaś tam na wschodzie. Nie wiem, czy to nie jest ta... Nie, jakaś się na wschodzie pojawiła, ale nie pamiętam, która. Albo nie wiem, czy właśnie bardziej na podniemym zachodzie z Mordoru. Coś tu jest nowego chyba. Dobra. No dobrze. Plądrowanko i Large City. Okej. Okay. Szpieg jest inside. Najpierw robisz mi... Kolego, to kamyczki. Dawaj kolego szpiega od razu, instant. Was przetrenuj. No i słuchajcie, zarąbiście. No i drodzy państwo, I'm gonna stick you. Wkroczyliśmy do Mordoru oficjalnie. Znaczy, wszędzie trwa budowa? Nie, w Karwaradzie nie trwa. Czemu nie trwa budowa? Czy ja mogę uzyskać wyjaśnienia? Czy ja mogę wiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Kto za tym stoi? Blondie on ma? Bondi. Myślałem, że kapitan Blondie.
Dobra. No tak. Pierwszy plan zrealizowany. Kolejna osada znajduje się gdzieś tutaj. To jest twierdza. Następnie. To jest wszystko moje. Okej, okay, osiągamy daleko, ale to jest kolejna osada. No to spoko, bo troszkę to zawężyliśmy, no musimy pokonać ich i ich i dopiero wtedy ruszymy na to i tu zostawimy garnizon, reszta będzie szła na zachód. W ogóle to wygląda podobnie jak te... Martwe bagna. Jest ta sama grafika. Aż wiedziałem, czy ta sama grafika była wcześniej. To znaczy przed... nie... Oj, ciebie już. Oj, szkoda. Czy ta sama grafika była podczas gry na mapie tej zwykłej, nie tej nowej. Nawet nie wiem w zasadzie. Ciekawe. Bardzo interesujące. Tak jakoś wam powiem, bo dalej nagrywam te odcinki jednym ciągiem, prawda? I tak myślałem, że nie dam rady tyle nagrać, że coś kurczę mi zabraknie siły, ale jednak nie. Jednak power jest potężny. Zrób mi wieżyczkę tu, kolego, jedną. Okej, okay, wojna. Gunabat i Dunedaini. Ciekawe. Jestem największą frakcją. Haha, mordo. Tfu! Ha, tfu, pajacu jeden. No dawaj teraz, myślę, że zrobimy sobie coś takiego. No i pa to, człowieku. Kolejne ziomale. Zaraz będą gotowi do wymarszu. Leścik, dawaj to oczywiście. Miasto już nie mamy się upgrade'u, już mamy 3 przyrostu, bardzo szybko. To idzie i bardzo sprawnie zarazem. Czekam sobie jeszcze chwileczkę. Możemy teraz pójść pod ten port, kolejny poziom. A tutaj w Wilturze lecimy pod coś takiego. Mat Taramik, zbrojownia. Oj, patera, kolego. Jeszcze przetrenujemy i ruszy taka armia naprawdę mocna. Dobra, już nie wiem, czy jest sens teraz przetrenowywać, bo w sumie no, zaraz przecież jeszcze... O właśnie, chyba gotowy jest już generał do zbrojowania, prawda? Dobrze pamiętam. Chciałem powiedzieć, że zaraz będzie kolejny poziom, to nie wiem, czy teraz jest sens ich tam przetrenowywać. No, nie jestem do końca pewna, mogę was połączyć. Mogę, ale się to chyba źle skończyło dla nas niestety. Dobra, zróbmy tak. W ten sposób. No i nieco, niby lepiej. Dobra, idzie o jakiś jeden overlord. Idziemy teraz na most. Na moście stoimy z hordą najemników. Jak nas napadnie, niech napada. Niech pajac napada. Dobra, cecha podskoczyła, spoko. Zaraza wiemy, niestety, yes, bardzo niestety, że tak jest. Że możesz tam pójść? Możesz. No to wiesz co, chłopie, idź sobie stąd na razie i ogarnij mi wieżyczki, dobra? Bo ta prowincja jest porąbana. Musimy te wieżyczki szybko ogarnąć. Teraz tak, tu no jest szansa, żeby to zdobyć, to jest twierdza, więc... Oj, jak się przebijemy, to i tak byłoby ciężko, wiecie co? Masz łuczników niby, ile to mam awarich? Za mało, za dużo kusztu jest. No nie, wycofujemy się. Zbyt słaba armia, drodzy państwo. Zbyt słaba armia, żeby coś tu podziałać sensownego. Okej, wbijamy do środka. Wbijamy do środka. Wygląda jest pobijane? Tego tu wysłałem? To jest co? Kurwica? The fuck? Dziwny pomysł miałem. Okej, nieważne. Tu jeszcze wieża ma być. Dobra, leć teraz sobie na dół. No i jakby to teraz zdobyło Dale, to ta armia cała idzie na dół. I jest w ogóle część żołnierzy, można stąd zabrać. Wiecie co, zabiorę ich, tak nie wiem ile, ale chociaż trochę co, bo kurde... No, warto ich zabrać stąd, przedam się gdzie indziej, nie? Dobra, idźcie panowie, wzmocnić ofensywę na dole. Dobra, no to będzie bitka z nimi, najpierw ich sobie zaraz napadniemy. Za chwilę bitwę zaczynamy, w Dortalu mamy takich gości, idziecie tutaj. Szybko panowie, szybko, szybciej, wy też lecie tędy. Artyleria na czarną bramę się przyda, bo będziemy na bank już szturmowali na 100%. No i baraki tutaj, werbunek. Pięknie, bardzo pięknie. W ogóle jest generał, taki nadwyżka. General nadwyżka, idziesz sobie tam, o. Generałów nadwyżków nie potrzebujemy za bardzo. Logard, graniczna twierdza. Dawaj sporo gościu jednostki, normalnie. Teraz tak, tutaj o. Możemy pójść pod farmy. I jeszcze ten Mordor niby, duże miasto. Tak, duże miasto. Cześć, to już ja widzę, że zrobiliście wbudowany ten budynek pod... Nie Dungeon, nie Brawler Pit. Tak, Schiffenhold. To teraz szybko będziemy mieli dostęp do jednostek, bardzo szybko. Wręcz błyskawicznie i jeszcze do katapulty. Na Mordor idealnie się przyda. Ja to powiem, że komputer mocno się sam zasabotował. Dobra. No to idzie szybko bardzo. Szpiegu, lecisz tam? Natychmiast? Ale to natychmiast? Niczego nie ruszamy, wszystko w porządku. A generał się w ogóle przyda tak swoją drogą. No ten z północy tutaj przyjdzie. Myślę, że jego tutaj przydzielimy. Dobra, wy na dół, wyczekacie. Tam jest okej. Tutaj jeszcze też czekamy.
czekamy sobie na więcej żołnierzy. Wieżyczkowego obecnie ruszyłem. Dobra, no to bitwa z nimi na szybkości. ZW. GG. WP. Well played. Dobrze zagrane. Okej, okay. Zrąbany oponent. Już mi się wam powiem podoba to, że się biłem w Mordorze. To są te inne mapy, nie ma lasów. Jezus, jak nie cierpię map zalesionych w Medievalu. No nie ma nic gorszego. Kiedy widzę taką płaszczyznę i jeszcze, że mamy wzniesienie, to od razu mi się chce grać bitwę. A jak są te lasy, przez które nic nie widać, to naprawdę... No nie chce się, nie chce się. Więc rozegrałem jakiejś kampanii Gondorem, albo na przykład Kandem pod Czarodziei byłoby fajne. Dlatego, że będziemy walczyli na stepach głównie i na czarnych ziemiach Mordor, egzekucja. Tych drugich możemy sobie zabić na automacie. No i będziemy czyścili te tereny. Lepiej się do tego przygotujemy. No, kolego, chodź. Oraz nikt nie zginął pięknie do piachu. I tu jest w ogóle góra. No wycofujemy się, czekamy na więcej posiłków. Może coś tu wyjdzie, zobaczymy, bo serio, na twierdze szturmowanie to się źle skończy. Dobra, koniec tury. O, nie przez spiek chyba, bo był taki okrzyk. Cholipka! No nie wyszło mu niestety, a starał się chłopak bardzo mocno. Co zrobić, ludziska? No co zrobić? Nic nie zrobisz, niestety. No dobra, atakujesz mnie. A tu wieżyczki są porąbane, więc chłopie, atakuję cię. Chętnie zarąbię, zwłaszcza, że ta armia jest zarąbiście mocna, więc good luck. Good luck and have fun. Lubię bronić osad, bo lubię szybko zaatakował, a generał w międzyczasie ogarnie wieżyczki i też zajmie się czymś ciekawym. Oho. Wiem, że nie żyje, oczywiście, niestety. O, generał, Gile Kupiecka. Czekaj, gdzie ten generał? On się zrespił, czekaj, tutaj? W tym miejscu? Okej. Okej, dzień dobry. No to pięknie, powiem, mamy okazję do zrąbania fajnych oponentów. Tylko najpierw sprawdźmy powiadomienia, bo widzę, że się dosyć dużo dzieje teraz w grze. Werbunek, budowa, stron dosięg, możemy ulepszyć na twierdzę. Na, tak, na twierdzę oczywiście. Leścik, lecimy sobie w Leatherworkera. No i w Dortalu werbunek, proszę bardzo, szanowni państwo, tych oto jednostek. Bardzo ładnie. Nawet teraz szpiega znowu. No i żeby zrobić na wyższy poziom, to City jestem w stanie na spokojnie. Potrzebuję Royal Hallu i będę mógł dalej lecieć. Tutaj, o, możemy sobie teraz pójść w tym miejscu, bo już barki są wysokie, więc no tylko w to teraz lecimy. To jest też duże miasto, więc też będzie fajnie. Proszę, się przytrenujcie. Nowi niech się dowerbują wasze miejsce. Cechy frakcyjne, miasto gotowe do ulepszenia. Rubar. Zobato, gościu. Rubar się ulepsza. Co dalej? Drewniany zamek też gotowy. Strombos, to już wiem. Już to będzie twierdza taka prawowita. Zaraza, niestety. Czy jestem w stanie tą armią, która tu stoi, pokonać tych pajaców, czy nie? Jestem na moście i schodzę z mostu. I masz tylko, to są te niedobitki. No dobra, raczej nie byłoby to takie trudne, myślę, że możemy spróbować w teorii. Wy, na razie tu idziecie, potem was wyślę gdzie indziej. Kolego, a to już jest granica, o, szybko dotarłem. To czekaj, zaczniemy sobie, jak to wygląda na dole. Dobra, możemy zacząć od dołu, idziesz tędy. Jedź sobie tam, o. Oj, tu wszystko rozjaśnimy, tak żeby był klimacik. Czyli co, Kant się podzielił, jest bardzo dobrze, bardzo fajnie. Oni mnie atakują. No i to będzie, myślę, że zarąbista obrona osady. A tak, chłopie, idziesz tam na pewno. I możemy wysłać zaraz żołnierzy. Mówię, co to jest? To jest jakiś śmieszny no-name'owy kapitan. Śmieszny no-name'owy kapitanie. Myślę, że mogę cię zrąbać w ten sposób bez straty własnych ludzi. Dokładnie. Myślę, że mogę tych żołnierzy wysłać na dół, na potężny front. Następnie z góry oni idą. To by się przydał jakiś wygląda wieżyczkowy. Czy ktoś taki, nie? A, w ogóle co mamy? Możemy jeszcze ruszyć w tej duże. Dobra, no to dobimy go. Cyk, do piachu. No i się na razie cofnijmy. Leciutko. Wybudujmy wieżę, dobra? Wieżę i presję wybierajmy. Teraz zaatakujemy. Tak, dojdą posiłki, to ruszymy. A oni mogą się szykować w sumie do zdobycia tej twierdzy. Kolego, do środka. Inside. Dobra, wbiłeś. Bardzo ładnie. Teraz tak, wy... Tu już szpieg się robi. Cześć, tu nie było też szpiega, no coś tam nie było. No, oni mogliby sobie z tym naprawdę poradzić bez większego problemu. Serio? Dobra, idziesz teraz tam. No i kibicujemy oczywiście Dale, że ofensywa pójdzie im sprawnie. Bardzo im kibicujemy. W Karwaradzie. Nowe jednostki. Tylko też chyba czekamy na coś, jak miewam. Tak, to czekajmy dalej. Tutaj mamy was. Niech się wyrybują. W tym miejscu też jeszcze czekamy. Stron dościg na spokojnie. Na spokojnie, to możemy wziąć was. I panowie, wiecie co? Ja bym was teraz dostał tutaj i zaraziłem was, zarąbiście. Marzyłem o tym, żeby was zarazić. No ja pizgam, ludzie! No co ja z tym mam?
Fuck, misklik tak zwany umysłowy totalny. Ty, mam w ogóle pomysł zarąbisty. Ej, czy ja nie mogę zrobić przypadkiem teraz ataku na czarną bramę? Pewnie, że mogę. No kurwica, panowie, oczywiście, że mogę. Jeszcze wejdę kolejnym szpiegiem. No! I sobie to zdobędziemy. I, że tak powiem, zablokujemy wyjście Mordorowi. Z tego oto Mordoru. Okej. Okay. A co dalej? Co dalej? Co dalej, szpiedzy? Tu jesteś, kolego. I czy coś do nas nadciąga? Skargukor? Aż to brzmi kurde klimatycznie. Boże, jaki muzlunek król, jaką ma bladą mordę, paskudnik. Widzicie go? Jest bardzo paskudny. Dobra. Dol Guldur, zostajesz tutaj. Ty zostajesz tutaj. Okej, on jest wewnątrz, spoko. Okej, z Lukundu się raczej nie przydasz. Tu zostajesz, kolega, na pewno. To poczekaj, zaraz się nimi zajmiemy. Dobra. No to tak, mamy, uwaga, jednego pacjenta w Kyzylkum i z czerwonego piasku lecisz do góry na pewno, w to miejsce, a teraz stąd wysłamy was, uwaga, gdzie jeden może udać się w ogóle do orków i drugi leci na pewno na dół do tej osady i ma otworzyć wrota, obowiązkowo, to się musi nam udać, koniecznie. To czeka nas chyba bitwa, ale ja myślę, że ta bitwa odcinku, no nie wiem, czy nie kolejny, drodzy państwo, nie wiem, czy nie kolejny, bo bitwa zapowiada się dosyć sympatyczna i myślę, że możemy właśnie ją przenieść na już film jutrzejszy. A więc, drodzy państwo, pojutrzejszy, przepraszam. Dziękuję za uwagę, jak się podobało, to oczywiście wiadomo co, lajka, czy komentarze, subskrypcje, wszystko mile widziane, wpadajcie na Face'a, Discord, Twitch, streama i na Instant Gaming. Na razka, żegnam was, cześć!